Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Artur Soboń, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry. Krajowy plan odbudowy jest rozpisany na ponad 35 miliardów euro, a w ramach funduszu odbudowy Polsce przysługuje 58 miliardów. Czy rząd sięgnie po te pozostałe pieniądze też, panie ministrze? No tylko przypomnę, że to ta część pożyczkowa jeszcze została. Będzie taki drugi krajowy plan odbudowy? Jaki jest? To wszystko się mieści w ramach KPO i część dotacyjna i część pożyczkowa. Ta pożyczkowa jest to rozłożona na dwa etapy. Państwa wnioski o drugą transzę części pożyczkowej w trakcie realizacji programu. Czyli ponad 10 miliardów, a potem więc będzie więcej też. Zakładamy, że patrząc z punktu widzenia polskiego budżetu, to powiedzmy od kilku do maksymalnie 12 miliardów jesteśmy w stanie zrealizować w tym roku, złotych oczywiście, 30 miliardów w roku przyszłym, a kluczowe wydatki, czyli 24-25, to jest 40-50 miliardów złotych rocznie. Czyli przez najbliższe 3 lata te pieniądze zostaną wydane w tym roku. Ile? Do kilkunastu miliardów nawet? Maksymalnie 12 miliardów. A prefinansowanie uruchomimy na 4,5 miliarda z PFR. Panie ministrze, w kamieniach milowych KPO Polska zobowiązuje się do podwyższenia opłaty rejestracyjnej na samochody spalinowe. W 2026 nawet do nałożenia specjalnego podatku, jeżeli chodzi o pojazdy spalinowe właśnie. Jakie to będą koszty? Czy rząd już wie, do czego się zobowiązał? Program w postaci tak zwanych kamieni milowych, to są założenia albo reform, albo inwestycji. W sumie to jest ponad 100 kamieni milowych. One mają charakter, no taki bym powiedział, programowy. Znaczy wpisują się w politykę europejską, tak poszczególne państwa deklarowały te obszary, także w zakresie polityki klimatycznej, bo to jest w ogóle klucz i inwestycyjny, i reform, zielona transformacja. Stąd też... Cisnąć opłatami kierowców samochodowych, żeby kupić z jednej strony elektryczne, zachęty do zmiany naszych nawyków. Duże wsparcie na przykład dla niskoemisyjnego transportu publicznego, strefy niskoemisyjne w miastach i generalnie zielona transformacja. Są też oczywiście te założenia polityki klimatycznej, no, które różnicują opłaty dla samochodów spalinowych i dla nowocześniejszych pojazdów. Pytanie o konkret, panie ministrze, wrócę. Jakie to tu nie ma konkretów. Opłaty, podatki? Tu nie ma konkretów. Tu jest wypełnianie polityki europejskiej i oczywiście będziemy w kraju decydować sami, jak ją w praktyce wypełnić. Czyli na przykład może być ta wyższa opłata to 10 groszy, a podatek 5 zł rocznie, tak? I Komisja Europejska postawi przy tym ptaszek, zaliczamy ten kamień milowy? Na pewno będziemy o tym decydować w Polsce, a nie na forum europejskim, bo to jest kwestia polityki polskiej. No ale jeżeli sam podatek jest kwestią polityki europejskiej, no wczoraj minister Łukasz Schreiber mówił w tym studiu, że i tak Unia Europejska by nam to narzuciła. No musieliśmy to wpisać do KPO, gdybyśmy nie wpisali tego do KPO, to i tak byłoby to Polsce narzucone. A pan minister mówi, że to jest kwestia polityki polskiej. Sposób realizacji, implementacji tych rozwiązań, bo mamy swoją oczywiście specyfikę, swoje tempo transformacji energetycznej, ale co do zasady oczywiście chcemy wspierać transformację, także jeśli chodzi o przechodzenie z ropy i produktów z ropy na rzecz innych źródeł zasilania, także jeśli chodzi o pojazdy. Więc to się wpisuje w politykę polską, a jest częścią szerszej polityki europejskiej. Panie ministrze, jak te unijne środki, powiedział pan już, w jakim tempie one mogą do Polski spływać, bo czy będą spływały, to jeszcze się okaże, jak one wpłyną na inflację? Nieznacznie mogą być impulsem proinflacyjnym, ale to są środki inwestycyjne, więc one z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i wartości złotego powinny nie tylko niwelować impuls inflacyjny, ale być nawet skutecznym napędem przy oczywiście wysokich stopach procentowych i hamowaniu gospodarki inwestycji. Liczymy, że to będzie nawet 17% w relacji do PKB tego wzrostu inwestycji do tego poziomu. To będzie istotny, bo jeśli firmy wstrzymują inwestycje, jeśli się wahają, bo są dzisiaj takie warunki na rynku, jakie są niepewne, niestabilne, to powiedzmy 1/4 inwestycji, generalnie to inwestycje samorządowe, rządowe, czyli te inwestycje publiczne. Wzmocnienie inwestycji publicznych oznacza wzmocnienie tego paliwa inwestycyjnego w PKB plus mocniejszy złoty, co również będzie pozytywnie wpływać na inflację.
Ale no to zaczął pan minister od tego, że będzie to nieznacznie, ale... Bo więcej pieniędzy, więcej pieniędzy na rynku, natomiast jasne, pozytywne, zasady, to jest... bo to inwestycje i silniejszy złoty to jest na plus. No to gdzieś ważąc te wszystkie argumenty, to wychodzi na to, że te środki podbiją minimalnie inflację? Mogą podbić minimalnie inflację, ale jednocześnie zapewnią większy wzrost inwestycji. Punkt procentowy PKB 24-25, 0,6 punktu procentowego PKB wzrostu gospodarczego 23 i silniejszy złoty, suma summarum na plus. Panie ministrze, w Sejmie trwają prace nad projektem wprowadzającym wakacje kredytowe. Narodowy Bank Polski twierdzi, że powinny być skierowane tylko do osób, których raty kredytu przekraczają połowę pensji i że w takiej formie utrudni ta propozycja walkę z inflacją. Wchodzi w grę ograniczenie tego instrumentu wakacji kredytowych? My uważamy, że te instrumenty są dzisiaj skrojone pod potrzeby różnych grup kredytobiorców, zarówno tych, którzy są w trudnej sytuacji, czy mogą popaść w trudną sytuację, jak i dla wszystkich pozostałych i wyraźnie to rozróżniamy. Wakacje kredytowe i nowa stawka kosztu pieniądza to jest propozycja dla wszystkich. Propozycja dla tych w trudniejszej sytuacji to fundusz wsparcia kredytobiorców i dopłaty nawet do 2000 zł do kredytu. A jeżeli chodzi o fundusz wsparcia kredytobiorców, no, póki co niewiele osób z niego korzysta, nie wykorzystywana jest ta pula na dzisiaj dostępna w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, a rząd chce, żeby banki dużo intensywniej składały się właśnie do tego funduszu. To nie miałoby sensu, panie ministrze, poluzowanie tych kryteriów, obniżenie tych kryteriów, żeby więcej osób mogło skorzystać z tego wsparcia, jeżeli tam będą 2 miliardy złotych? Ja bym chciał, żeby nikt nie musiał korzystać ze wsparcia. No jasne, wszyscy byśmy chcieli, tak, oczywiście, ale jeżeli już te pieniądze tam będą, to nie ma sensu, panie ministrze, poluzowanie tych kryteriów? Na dzisiaj nie, ponieważ one są skrojone rzeczywiście w taki sposób, aby ci, którzy są w trudnej sytuacji, czy z powodu spadku dochodów, czy z powodu wzrostu rat kredytów i przekroczenia tych poziomów, które zapisaliśmy w ustawie, czy wreszcie z powodu na przykład utraty pracy dzisiaj, to zjawisko w postaci bezrobocia jest na minimalnym poziomie, ale oczywiście przy hamującej gospodarce to może być dla jakichś kredytobiorców w jakimś okresie czasu kłopot na przykład ze znalezieniem nowej pracy, więc one są skrojone ok. Jeśli będzie potrzeba, aby uruchomić te środki na szerszą skalę i zmienić te kryteria, no to jesteśmy w stanie to w ustawie zrobić. Dzisiaj mamy wciąż dobry poziom spłacalności kredytów. Panie ministrze, któryś raz już pan wspomniał o tym spowolnieniu gospodarczym dzisiaj. Jest, będzie, aż tak źle? Grozi nam stagflacja? Spowolnienie gospodarcze musi nastąpić, ponieważ mamy gospodarkę, która jest obciążona wysoką inflacją, stąd też bardziej restrykcyjna polityka monetarna wymusi spowolnienie gospodarcze z bardzo rozpędzonej gospodarki, bo pierwszy kwartał tego roku to jest 8,5% PKB, ostatni kwartał roku ubiegłego 7,4% PKB, więc przestrzeń do tego, aby gospodarka zwalniała jest, ale ona nie zwolni w takim tempie, który by oznaczał stagflację. Zakładam, że to będzie 4 punkty procentowe w tym roku, może nawet trochę więcej. Kluczem jest rok przyszły, aby utrzymać ten poziom wzrostu na poziomie 3% PKB. I od czego to przede wszystkim, panie ministrze, będzie zależało? Są jakieś... Od uruchomienia środków inwestycyjnych i utrzymania poziomu inwestycji, nawet podniesienia tego poziomu inwestycji w roku przyszłym, z wykorzystaniem i środków zewnętrznych, i środków krajowych, z siły złotego, utrzymania tego poziomu złotego z ostatnich dni i nawet podniesienia tego poziomu. I wreszcie z utrzymania płynności w firmach, ich rentowności, tego poziomu bezrobocia, a absorpcji być może części uchodźców, którzy wchodzą na rynek pracy. No to już w setkach tysięcy chyba można liczyć te osoby, które wchodzą na rynek pracy. To są wszystko impulsy, które będą powodowały wzrost gospodarczy. Na początku czerwca zwykle rząd przyjmował założenia do budżetu na kolejny rok. Jak to w tym roku wygląda? Bo początek czerwca właśnie mamy. Rozpoczynamy pracę nad budżetem na przyszły rok.
I możemy teraz już powiedzieć, na jakich będzie się opierał parametrach, no jeżeli chodzi jeszcze, o inflację. Jeszcze o... za wcześnie. No, na przyszły rok może powiedzieć, jak sobie to, to zresztą nie jest taką super tajemnicą, bo jeśli chodzi o budżet, to za wcześnie. Jeśli chodzi o nasz program konwergencji, czyli nasze wieloletnie ramy finansowe, to już je pokazaliśmy miesiąc temu i można zobaczyć i poziom inflacji, i poziom wzrostu gospodarczego, i poziom deficytu, który zakładamy w roku bieżącym i w kolejnych latach. A w tym roku nowelizacja budżetu, panie ministrze? Planujemy. Planujemy, ale no bo te parametry, które są w nim zapisane, no inflacja chociażby na poziomie niewiele ponad 3%, no to z rzeczywistością mają się już nijak. To ta nowelizacja jest kwestią tygodni, miesięcy. Trwają prace nad tym, panie ministrze, jak to miesięcy, wygląda? Nie tygodni, ale miesięcy, najbliższych miesięcy. Ceny paliw cały czas idą w górę, no, razem z całą inflacją. Czy przedłużenie tarcz antyinflacyjnych, które obowiązują no, jeszcze przez 2 miesiące niespełna, to jest już pewne, panie ministrze? I czy w takim dokładnie kształcie one będą dalej obowiązywały, czy w jakimś węższym zakresie? Czy to jest pewne? To jest oczywiście dzisiaj decyzja na koniec pana premiera. Nie spodziewam się, aby ona była inna niż kontynuacja tych rozwiązań. One oznaczają 1,5-2% inflacji mniej niż bez tych instrumentów osłonowych, bo one mają taki osłonowy charakter, przejściowy, ale jednak skuteczny, bo ten impuls fiskalny jest dużo szybszy niż impuls monetarny. Mi bardzo dziękuję za tę rozmowę. Artur Soboń, wiceminister finansów, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia i miłego weekendu panu ministrowi. Życzę państwu do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.